czasie rutynowego przeglądu zostało ujawnione to, że na alei Juliusza Słowackiego na wysokości numeru 32, to jest pomiędzy ulicą Mazowiecką a budynkiem Radia Kraków, kanał częściowo uległ zawaleniu. Natychmiast zostały powiadomione odpowiednie służby, przybyły o godzinie, tuż po godzinie 13, wydzieliły część pasa, buspasa z ruchu, aby zapobiec ewentualnemu dalszemu obsunięciu, czy też wręcz zapadnięciu się na wierzchni, a następnie po godzinie 15 przybyła ekipa, która zajęła kolejny środkowy tym razem pas ruchu na alei Juliusza Słowackiego i rozpoczęła usuwanie tej awarii, a raczej usterki. Nie jesteśmy w stanie w tej chwili powiedzieć, jak długo będą prowadzone prace, albowiem należy najpierw odsłonić uszkodzoną część kanału. Wiemy, że wykop będzie musiał mieć długość około 6 metrów. Dopiero po dokopaniu się do tego kanału będziemy mogli stwierdzić, jak rozległe są uszkodzenia i jak długo będą trwały prace.